Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj wzmacniacz firmy NAD model C326BEE. Wzmacniacz od pana Arka opisał następujące problemy. Po włączeniu wzmacniacza słychać pyknięcie w kolumnach. Gdy wzmacniacz jest ściszony potencjometrem do zera, to w kolumnach nadal słychać minimalnie muzykę. Główny problem tego wzmacniacza to zanikający kanał prawy, czasem lewy i trzeszczenie w głośniku wysokotonowym podczas podgłaszania. Po ściszeniu i podgłoszeniu pokrętem głośności kanał wraca, ale trzeszczenie podczas ponownego podgłaszania jest obecne cały czas. Najgorzej się tak dzieje, jak wzmacniacz jest zimny. Tak więc uruchommy sobie nasz wzmacniacz. Trzeszczenie jest obecne od pierwszej chwili włączenia. No i sprawdźmy, jak zachowują się potencjometry. Tragedia. Wzmacniacz oczywiście stosunkowo młody. Klienta to pewnie nie ucieszy, ale muszę to powiedzieć. Tak wygląda współczesny sprzęt. Zresztą problem potencjometrów w NAD-ach jest znany. Najmłodszą sztukę, jaką kiedykolwiek robiłem, miała chyba pół roku i trzeszczały mi potencjometry. Tak więc taki standard współczesnego sprzętu audio, niestety. Tak więc, oczywiście 4 potencjometry do regeneracji. Nawet nie będę sobie sprawdzał teraz zbieżności kanałów, bo to nie ma najmniejszego sensu, dopiero po ich zregenerowaniu. Oczywiście do sprawdzenia wszystkie zimne luty, do wymiany rezystory ograniczające prąd w zasilaczu niskich napięć, ponieważ pracują one w tych modelach na granicy wytrzymałości. I zobaczymy, co jeszcze napotkamy na drodze. Rzućmy okiem na wnętrze. Na pierwszy rzut oka nie wygląda źle. Powiedzmy, w tej klasie wzmacniacz zbudowany poprawnie. Fakt faktem dość mały transformator, ale powiedzmy adekwatny do mocy. Kondensatory pojemności 2x15000 mikrofaradów na 63V. Spory radiator i po jednej parze komplementarnej w każdym kanale. Niestety jakość zastosowanych kondensatorów jest tragiczna. Kondensatory jakiejś marki KSC, Wenty, najgorszy sort praktycznie kondensatorów, jaki można spotkać. Zresztą niektóre z nich już straciły koszulki, rezystory oczywiście odbarwione, to samo w tym miejscu do wymiany na rząd mocy większy. Nie ma za bardzo co przedłużać. Elementy trzeba zdemontować. Nie ma sensu nawet w przypadku tego sprzętu bawić się w jakiekolwiek pomiary tych kondensatorów, ponieważ są praktycznie wszystkie po 3-4 latach użytkowania wysuszone. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak po prostu wszystkie wymienić na dobrej jakości elementy takich marek jak Nippony, Nishikony, Panasoniki lub BC Components. Przystąpiłem już do prac nad wzmacniaczem. Część kondensatorów wymieniona, część muszę zamówić z powodu braku wymaganych wartości na stanie. Jeśli chodzi o główne elektrolity, również marki KSC, jednak zaskakująco w dobrym stanie. Ich pojemności to odpowiednio
13900, czyli jeszcze w granicach tolerancji, oraz 14200 ESR w granicach 10 miliohmów, co uważam za i tak dobry wynik w tej klasie elementów. Tak więc te kondensatory zostają, chociaż i tak skonsultuję to jeszcze z klientem, chociaż wzmacniacz trafił na naprawę, a nie powiedzmy gruntowną modernizację i ulepszenia. Jeśli są sprawne, a są, to wzmacniacz z nimi również będzie działał prawidłowo. Jeśli właściciel użytkował ten wzmacniacz, zlecił jego naprawę, świadczy to między innymi też o tym, że jednak z dźwięku był zadowolony, tak więc prawdopodobnie zostaną na miejscu. Jestem już po rozmowie z właścicielem. Kondensatory główne zostają na miejscu. Tak więc ja kontynuuję pracę przy wymianie kondensatorów i polepszaniu fabryki. Te tranzystory potrzebują definitywnie radiatora. Wydzielają ogromne ilości ciepła. Rezystor do zmiany oczywiście na mocniejszy. Oczywiście elektrolity do wymiany. Płytki zdrekapowane, rezystory wymienione, radiatorki dołożone. Można by się ewentualnie przyczepić do tego, że ten radiator praktycznie dotyka tutaj kondensatora, ale nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ radiator nie osiąga teraz wysokiej temperatury, praktycznie mogę cały czas na nim trzymać palec, tak więc cel zamierzony został osiągnięty. Poprzednio te kondensatory aż zmieniły kolor folii. Z ładnego niebieskiego zrobiły się takie zielonkawe. Tak więc jeden etap mam za sobą. Pora na kolejne elementy. Jeszcze tak w kwestii formalnej pokażę, jak wyglądają kondensatory. 220 mikro. To 89 kosz, 10 mikro na 50 volt, 6,7, 47 na 16. 15 mikrofaradów. 47 mikro na 16 volt. 18 mikrofaradów, 7,5 ohma ESR. 10 mikro na 50 volt. 7,1, 47 na 50, 36, kolejny 47 na 50, 40, tam w nieco lepszym stanie. Kolejny 47 na 50, 39, kolejny 47 na 50, 39 i ostatni 220 na 50. Wszystkie kondensatory kibel. Potencjometr głośności w trakcie regeneracji
Pozostałe potencjometry już ogarnięte. Do przejrzenia oczywiście będzie jeszcze płytka frontowa, tam jakiś kondensator jeden widzę. Kilka kondensatorów musiałem zamówić, ponieważ zbrakło mi wartości 220 mikro. Tak więc również do poniedziałku będę czekał na te kondensatory. No i tak, panel frontowy już zmontowany. Niestety problem nie ustąpił. W zasadzie mogłem wykonać taką diagnostykę na początku, ale od razu podkreślam, że regeneracja tych potencjometrów nie była bezzasadna, ponieważ i tak trzeszczały, szczególnie regulacja barwy plus balans, a regeneracja potencjometru siły głosu jest tak szybka i prosta, że w zasadzie nie ma jej co liczyć do kosztu naprawy. Ale wracając do meritum. Problemem jest przekaźnik załączający wyjście głośnikowe. Mam teraz oscyloskop wpięty przed wyjściem głośnikowym. W głośniku słychać trzaski, szmery. Na oscyloskopie sygnał jest stabilny. Przepnę się teraz za przekaźnik. Musimy wyłapać taki moment. W którym najlepiej przy małym poziomie głośności, gdzie bardzo ciężko jest przebić właśnie tą rezystancję tych tlenków na stykach. No, jak na złość teraz jest dobrze, ale musicie mi wierzyć na słowo, że za przekaźnikiem głośnikowym, mierząc bezpośrednio sygnał na terminalach głośnikowych, widać było zaniki sygnału na oscylogramie. Coś tam się zaczyna dziać. Musimy cierpliwie poczekać. Widać niestabilność tego sygnału, jak pływa. Jaka jest różnica w poziomie minimalnym i poziomie maksymalnym? Kanał drugi praktycznie bez zmian na tą chwilę, kanał pierwszy również, ale poczekajmy na wystąpienie objawów. Jak na złość przez chwilę nic się nie chce ujawnić, ale było to już wcześniej widać. Przekaźnik wymieniony na oryginalny przekaźnik. Taka misawa. Teraz pozostaje testowanie zbieżności kanałów.
i ewentualnie wyłapanie wszelkich anomalii w poziomie sygnału na oscyloskopie. Wzmacniacz trzyma stabilnie 1,01 V. Na dzisiaj mogę testy zakończyć. Usterka przez 40 minut się nie ujawniła. Wzmacniacz do poniedziałku i tak będzie testowany z uwagi na to, że nie mam pozostałych potrzebnych elementów do wymiany kondensatorów. Kilka sztuk tutaj sobie jeszcze wymienię, na pozostałe muszę zaczekać, więc wzmacniacz będzie sobie grał na biurku w tle. Urządzenie w dalszym ciągu sprawuje się bez zarzutów, ale tak sobie jeszcze myślę nad przekaźnikami sygnałowymi. Też chińszczyzna, też potencjalnie nie wiadomo kiedy mogą zacząć sprawiać problemy. Może być miesiąc, może być pół roku, rok, a mogą nigdy nie zacząć sprawiać problemów. To jest loteria z taką chińszczyzną. I teraz tak, kondensatory do chwili obecnej wyszły około 70 zł. Przekaźnik 20. Te małe przekaźniki są po 3,50, w zasadzie można by było je wymienić wszystkie i w zasadzie waham się, czy wymienić wszystkie, czy wymienić powiedzmy tylko najpotrzebniejsze, czyli na przykład tam CD, tuner, disk, AUX, czyli powiedzmy 4, ale czy jest sens z drugiej strony pozostawiać 4 niewymienione? Więc chyba wymienię wszystkie tak, aby po prostu sprzęt czy obecnemu właścicielowi, czy później jeszcze przyszłemu służył przez długie lata. Wolę to wymienić, choćbym miał za to powiedzmy nawet sam zapłacić. Wiadomo, że do interesu nie mogę dokładać, ale nie są to jakieś tam ogromne koszty. Po prostu to, jak długo sprzęt po moim serwisie działa, jest to oczywiście moja wizytówka. I mi to wyjdzie tylko na plus, jeśli ja dołożę absolutnie wszelkich starań, aby taki sprzęt działał długie lata bezawaryjnie. Tak więc zamawiam przekaźniki i wymieniam wszystkie. Kolejny dzień prac przy Nadzie. Dzisiaj zbyt wiele pracy nie było. Wymieniłem pozostałe kondensatory, które obecnie na stanie posiadałem. W tym miejscu tutaj czarne Nishikony zostały do wymiany. Tutaj 4 sztuki 220 mikro na 63 V i tutaj 3 sztuki 220 mikro na 50 V. Tutaj jeszcze dwa jakieś łebki mikrofaradowe również pozostały do wymiany. Wzmacniacz dzisiaj przez kilka godzin gra bez zarzutu. Tak więc ciężko powiedzieć, czy jedynym winowajcą, ale na pewno w największym stopniu winowajcą tych wszystkich szmerów, trzasków był przekaźnik wyjść głośnikowych. Potencjometr głośności szalał swoją drogą. Potencjometry barwy, przepraszam, barwy i balansu również, co zresztą na początku filmu Państwo słyszeliście. I do poniedziałku wzmacniacz sobie jeszcze pogra, już bez żadnych ingerencji w układ. Mamy poniedziałek, przyszło trochę części do Nada, z wyjątkiem przekaźników sygnałowych, te może dojdą troszkę później. Tak więc ja zabieram się za instalowanie brakujących elementów. I myślę, że na ten film można zakończyć. Wzmacniacz przez cały weekend sprawował się bez zarzutu. Tak więc głównymi sprawcami usterek
były potencjometry oraz przekaźnik wyjść głośnikowych. Reszta, nazwijmy to kosmetyka, chociaż oczywiście wymagało to również zrobienia takie rzeczy jak kondensatory czy zimne luty. Przedostatni element układanki, czyli wymiana kondensatorów, usunięcie kleju i zostaną przekaźniki. Klej usunięty, można instalować kondensatory. Kondensatorki wymienione na chwilę obecną, to by było tyle. Jedyne elementy, które zostały, to przekaźniki sygnałowe, na które niestety muszę poczekać, ale w tym momencie zakończę ten film. Jeśli chodzi o dokonane zmiany, oczywiście rezystory, kondensatory, dołożone radiatorki na tranzystorach, poprawione zimne luty, ustawienia, przekaźnik głośnikowy, przekaźniki sygnałowe, które zostaną wymienione, wszelkie pomiary, zwieżność kanałów w bardzo dobrym stanie, co zresztą było wcześniej pokazane na oscyloskopie. Jeśli chodzi o delikatny stuk, na który skarżył się klient, to jest niestety, powiedzmy, już cecha tego wzmacniacza i kwestia doboru sparowania wszystkich elementów. Składowa stała wynosi zaledwie 5 mV, czyli w dopuszczalnej granicy. Niestety wzmacniacz nie posiada regulacji napięcia niezrównoważenia, nie posiada również układu tak zwanego DC servo, tak więc to napięcie nigdy nie będzie stało w zerze i po prostu czasami podczas wyłączania, ale najczęściej podczas włączania, gdzieś takie delikatne pyknięcie, chociaż teraz tego nie było, ale czasami może się objawić. I to by było na tyle z tego smutnego filmu. Dlaczego smutnego? No bo sprzęt praktycznie nowy, współczesny, a nie wymagał naprawy, tylko tak naprawdę gruntownego remontu. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.